Przeremeta nie miała szans z Tajwanką. Biologiczne różnice było widać gołym okiem. O 21:30 rozpoczęła się walka Julii Przeremety i Lin Yuting. Polka miała szansę, aby dokonać rzeczy wielkich. Pomimo kontrowersji towarzyszących tej walce, Przeremeta musiała oczyścić głowę i pokazać, co potrafi. Niestety, tym razem przegrała. Walka o złoto olimpijskie w cieniu kontrowersji. Mimo tego, że Julia Przeremeta oficjalnie nie komentowała kontrowersji wokół swojej rywalki, nie potrafiła powstrzymać się od zabrania głosu. Na swoich profilach w mediach społecznościowych udostępniła wymowne wpisy internautów. Chociaż posty szybko zniknęły z jej sociali, w sieci nic nie ginie. Wpisy udostępnione przez Polkę dotarły już do Tajwanu. Tamtejsze media i internauci zabrali głos. Nie mieli litości dla Polki. Przeremeta nie miała szans z Tajwanką. Julia Przeremeta przegrała złoto olimpijskie. Biologiczne różnice pomiędzy nią a rywalką było widać gołym okiem. Azjatka miała bowiem ogromną przewagę pod względem warunków fizycznych. Tajwanka jest sporo wyższa od reprezentantki Polski, o około 10 cm, przez co ma też dłuższe ręce, a to w boksie odgrywa ogromną rolę. Przeciwniczka od początku dominowała w tym starciu. Julia Przeremeta walczyła z całych sił, musiała jednak uznać wyższość Tajwanki. Polacy i tak są dumni z Julii Przeremety, która podczas tych i owy walczyła srebrny medal. Swoim emocjom po walce fani dali upust w komentarzach. Internauci nie mają litości dla rywalki Julii Przeremety. Internauci zabrali głos po walce Julii Przeremety i Lin Yuting. Nie mają wątpliwości, że walka była nierówna. Polscy fani sportu są niesłychanie dumni z naszej reprezentantki. Część z nich nie kryła frustracji związanej z rywalką naszej rodaczki. W ich wpisach możemy przeczytać: Julia, jesteś świetna. Ten finał był pomyłka. Nie ma wątpliwości, że Julia jest najlepsza wśród kobiet. Powinno być złoto. Dla mnie to jest chore, do czego ten świat zmierza. Jestem oburzona. Dla nas i tak jest złota.